Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych. Tym razem dosyć ciekawy. Przedstawiciel aut sportowych, czyli nieumawiane Audi TT 8S. Ostatnia generacja Audi TT produkowana w latach 2014-2023. Nawiązująca oczywiście wyglądem do poprzedników, aczkolwiek no, stylizacja znacznie nowocześniejsza. To ciekawe auto produkowane na Węgrzech. Sportowe coupe, jak i roadster segmentu C. Oferowane z kilkoma silnikami benzynowymi. Oraz co ciekawe z silnikiem diesla, o tym za chwilę. Z sześciobiegową manualną skrzynią oraz automatyczną skrzynią. Estronik sześciobiegową, napęd naprzód lub quattro, długość samochodu 418 cm. Także samochód dosyć kompaktowej wielkości. Konkurent takich aut jak Mercedes SLC czy BMW Z4. Także to by było pokrótce takich podstawowych danych technicznych. Co ciekawe, tutaj producent na razie zakończył. W 2018 roku auto przeszło facelifting, no i w 2023 roku tak naprawdę zakończono produkcję. Następcy na razie nie ma. Co można powiedzieć o Audi TT trzeciej generacji 8S. Na pewno samochód nowoczesny, na dworze się może podobać, szczególnie w jaskrawych kolorach, żółtych, czerwonych, tych specjalnych kolorach. Mnie osobiście się oczywiście najbardziej żółty podoba, ale te pozostałe kolory specjalne Audi też są dosyć ciekawe. Ilość miejsca w środku, no pamiętajmy, że jest to sportowe coupe, także na z przodu na szerokość, na wysokość tego miejsca nie powinno brakować. Z tyłu są to miejsca awaryjne, raczej do przewiezienia jakichś mniejszych osób czy dzieci. Aczkolwiek no są. Bagażnik w miarę foremny, trochę ponad 300 litrów, także nie jest to mało ustawny. Także tutaj na pewno wystarczający. Co do silników, to tych silników było kilka, ale najbardziej popularny oczywiście silnik 2.0. Był też silnik 1.8 TFSI i 180-konny. On się rozpędzał w okolicach, najsłabsze osiągi niecałe 7 sekund do setki. Średnie spalanie w okolicach 6-7 litrów. No i silniki 2.0 TFSI o różnej mocy w zależności od lat produkcji, kraju, gdzie były oferowane, od 197 do poprzez 230-245 koni. On się rozpędzał w okolicach trochę ponad 5 sekund do setki. Także dobre osiągi, najczęściej były parowane z napędem na 4 koła, które poprawiał jeszcze te osiągi. Kolejne wersje to wersje już usportowione TTS o mocy 306, 310, 320 koni. One się rozpędzały w okolicach 4,5 sekundy do setki, średnie spalanie w okolicach 8-10 litrów. No i najmocniejsza TTRS 2,5 TFSI, 5-cylindrowy silnik 400-konny. 3,7 sekundy do setki, średnie spalanie. No raczej nie liczmy na spalanie szczególnie poniżej 8-10 litrów mniej więcej trzeba liczyć. No i taka ciekawostka, silnik 2.0 TDI 184-konny, napęd na przód, osiągi w okolicach podawane przez producenta, tu różnie podaje, widzę, że niektórzy podają poniżej, w okolicach 7 sekund do setki. I średnie spalanie oleju napędowego nawet w okolicach 4,5-5 litrów. Także jak ktoś szuka oszczędności, no to 2.0 TDI będzie dobrym wyborem. Co do wyboru silnika, najwięcej jest egzemplarzy z silnikiem 2.0 TFSI oczywiście.
Co do zalet wad Audi TT8S, na pewno stylistyka, wyposażenie, możliwość konfiguracji różnej mocowej, możliwość chip tuningu dosyć łatwego, zmian w silnikach, także powoduje, że ten samochód jest dosyć fajnym bazą do podniesienia mocy. Tutaj co do wad, niektórzy narzekają oczywiście na ilość miejsca w środku. Pamiętajmy też, że samochód jest sportowym coupe, także widoczność ze środka także nie będzie zbyt duża. Są wszelakie systemy, czujniki parkowania czy kamera cofania pomagające oczywiście w parkowaniu. Co do awaryjności usterek, no to tutaj silniki zarówno 1.8 TFSI, jak i 2.0 TFSI. To są poprawione silniki, oczywiście w stosunku do poprzednich wersji tych silników, aczkolwiek jeżeli samochód nie był dbany o silnik, to nadmierne spalanie oleju, czy problem z rozrządem, z łańcuchem rozrządu, nagar osadzający się także w tym silniku TFSI, to wszystko jest do sprawdzenia w trakcie jazdy próbnej, oczywiście diagnostyki komputerowej. Takie auto trzeba dokładnie obejrzeć, czy nie świecą się jakieś lampki, przejechać się dłuższą trasą. Tutaj na to warto zwrócić uwagę. Oczywiście na stan blacharsko-lakierniczy dużo tych samochodów niestety jest porozbijanych, naprawianych, ściąganych, także sprowadzanych. O tym za chwilę, przy cenach wyeksploatowanych nadmiernie. Tutaj co do cen rynkowych aktualnie jest około, razem z wersjami TTS czy TTRS, około 50-60 egzemplarzy w zależności od miesiąca, pory roku. Taka ciekawostka, sporo jest egzemplarzy z silnikiem diesla. Największy przebieg, jaki tu widziałem, to w okolicach 250 czy 300 tysięcy, nawet w przypadku 2.0 TDI. Ceny zaczynają się w okolicach 80 tysięcy. Trochę nawet poniżej czasami można coś znaleźć. Aczkolwiek gdzieś tam przyzwoity egzemplarz z polskiego salonu w okolicach 100 tysięcy mniej więcej powinniśmy liczyć. Im lepsze wyposażenie, mniejszy przebieg, skrzynia automatyczna, mocniejszy silnik, jakieś zmiany, no to ta cena oczywiście nam rośnie. Najwięcej, tak jak powiedziałem, jest silnikiem 2.0 TFSI o różnej mocy w zależności od kraju pochodzenia. Tutaj z tego, co przeglądałem, to najczęściej 230-konnej wersji, ale zdarzają się także 245-konne. Silnik podatny na zmiany, szczególnie do lotu, wydechu, do tego chip tuning i spokojnie ponad 300, w okolicach nawet 350 koni możemy uzyskać z takiego silnika. Także tutaj szerokie pole dla fanów szybkiej jazdy i przerabiania samochodów. Podsumowując, na pewno ciekawa stylistyka, sprawdzone rozwiązania Audi. Możliwość kupna egzemplarza krajowego, to wszystko jest na pewno na plus w stosunku do konkurencji. Także to było na tyle w tym odcinku odnośnie Audi TT trzeciej generacji 8S. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia na następnego odcinka, pozdrawiam.